Szanowny panie prezydencie, szanowna pani pierwsza damo prezydentowo, dostojni goście. Mam zaszczyt powitać państwa na gali Agroliga 2020. To już 28. edycja tego ogólnopolskiego konkursu, który nobilituje i promuje najlepszych polskich rolników oraz przedstawicieli polskiego agrobiznesu. Witam honorowych patronów konkursu Agroliga 2020. Panią Halinę Szymańską, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Panią Małgorzatę Gośniewską Kole, pełniącą obowiązki dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Panią Aleksandrę Hadzik, prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W uroczystości uczestniczy sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, pan minister Adam Kwiatkowski oraz przewodniczący Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP, pan Jan Krzysztof Ardanowski. Witam dostojnych gości, przedstawicieli parlamentu, rządu, centralnych instytucji rolniczych, samorządów wojewódzkich i lokalnych. Witam reprezentantów organizacji rolniczych i producentów żywności, nauki i doradztwa rolniczego oraz bankowości. Słowa powitania kieruję do wyróżniających się polskich rolników i agroprzedsiębiorców przybyłych z całego kraju, w tym laureatów poprzednich edycji Agroligi. Szczególnie serdecznie zaś witam na dzisiejszej uroczystości laureatów konkursu Agroliga 2020 wraz z towarzyszącymi im rodzinami oraz wszystkich dostojnych gości. Ja tylko dodam, że muzycznie nasze wydarzenie urozmaica orkiestra Dęta z Józefowa nad Wisłą. Szanowny panie prezydencie, szanowni państwo, celem konkursu Agroliga jest wyłanianie, nagradzanie i promowanie najlepszych polskich rolników i agroprzedsiębiorców. Najlepszych, czyli takich, którzy potrafili zbudować na wysokim poziomie swoje warsztaty pracy, korzystając przy tym z funduszy unijnych. Takich, którzy osiągają wysokie efekty produkcyjne i pod każdym względem mogą służyć za wzór do naśladowania dla innych. O wysokiej randze konkursu Agroliga świadczą także późniejsze dokonania jej laureatów, którzy po latach stają się wizytówkami polskiego rolnictwa i agrobiznesu. Konkurs Agroliga 2020 został tradycyjnie zorganizowany na szczeblu wojewódzkim przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, zaś na szczeblu krajowym przez Stowarzyszenie Agrobiznes Klub i redakcję audycji rolnych programu Pierwszego Telewizji Polskiej. Patronat medialny nad wydarzeniem pełni redakcja magazynu Ludzi Przedsiębiorczych Agro. Szanowni państwo, teraz nastąpi uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Proszę dyrektora Biura Odznaczeń i Nominacji Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Romana Kronera, o poprowadzenie ceremonii. Szanowny panie prezydencie, szanowna pierwsza damo, dostojni goście, szanowni państwo. Mam zaszczyt poinformować, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda, nadał odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w działalności na rzecz rozwoju rolnictwa. Zapraszam pana prezydenta. Szanowni państwo, na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rolnictwa w Polsce odznaczeni zostali Złotym Krzyżem Zasługi pan Lech Krukowski, twórca i współwłaściciel firmy Wiktoria Cymes spółka z o.o., renomowanego producenta napojów oraz soków owocowych, m.in. soków świeżych Cymes i soku Cymuś dla dzieci, producenta soków HPP.
pani Ewa Kruzińska, współwłaścicielka gospodarstwa rolnego specjalizującego się w chowie trzody chlewnej. Pan Józef Remisiewicz, właściciel firmy Transrol w miejscowości Kruszewo Wypychy, autoryzowanego dystrybutora polskich nawozów mineralnych grupy Azoty Anwil Grupa Orlen, działacza społecznego. Pan Zdzisław Załoga, właściciel wysokotowarowego i kompleksowo zmechanizowanego gospodarstwa rolnego w Bukowiu, ukierunkowanego na produkcję roślinną, laureat drugiego miejsca konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne KRUS 2016. Dziękuję, panie prezydencie. Dziękuję, panie prezydencie. Dziękuję państwu. Serdecznie gratulujemy odznaczonym. A teraz zapraszam państwa do obejrzenia krótkiego filmu ukazującego zaangażowanie pary prezydenckiej w sprawy polskiej wsi oraz polskiego rolnictwa. Bardzo dziękujemy. Szanowni państwo, nadszedł najbardziej wyczekiwany moment dzisiejszej uroczystości, czyli wręczenie nagród laureatom 28. edycji konkursu Agroliga. Przystępujemy do uhonorowania laureatów krajowych Agroligi 2020 w kategorii Rolnicy. Imienne listy gratulacyjne wręczy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Listy gratulacyjne wręczy pełniąca obowiązki dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, pani Małgorzata Gośniowska-Kola. Puchary i dyplomy konkursowe wręczy prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pani Halina Szymańska, zaś dwa gospodarstwa otrzymają statuetki z rąk prezes KRUS, pani Aleksandry Hadzik. Laureatów po odbiorze nagród prosimy o powrót na swoje miejsce. Szanowni państwo, zaszczytny tytuł laureata krajowego Agroligi 2020 w kategorii Rolnicy zdobyli państwo Dominika i Tomasz Kałwa. Państwo Kałwa prowadzą w Baborowie w województwie opolskim ponad 67-hektarowe gospodarstwo specjalizujące się w uprawie warzyw pod osłonami oraz w gruncie, w szklarniach o łącznej powierzchni 1100 m2 i tunelach foliowych o powierzchni 3000 m2 uprawiane są ogórki szklarniowe, długie, sałata oraz rzodkiewka.
W gruncie na powierzchni 24 hektarów uprawia się kapustę białą, marchew jadalną, pietruszkę korzeniową, seler korzeniowy, buraczki ćwikłowe i koper. Ponadto w gospodarstwie uprawia się też zboża na powierzchni 38 hektarów. Większość produkcji ogrodniczej sprzedawana jest poprzez grupę producencką Mavi. Część zaś trafia do polskich i czeskich hurtowni. Na potrzeby zarządzania gospodarstwem jego właściciele korzystają z programu Agronom. I kolejni nagrodzeni. Państwo Violetta i Artur Guzik. Państwo Guzik prowadzą w miejscowości Głowienka w województwie podkarpackim 150-hektarowe gospodarstwo ukierunkowane na produkcję roślinną, zboża, rzepak i kukurydzę. Dodatkową w swojej chlewni trzymają 4 maciory i prowadzą tucz. Dzięki temu dobremu wyposażeniu w nowoczesne sprzęty i maszyny rolnicze oraz dzięki stosowaniu nowoczesnej agrotechniki gospodarstwo uzyskuje wysokie plony, co przekłada się na wysokie wyniki ekonomiczne. Państwo Guzik prowadzą gospodarkę przyjazną środowisku. Bardzo dziękujemy. I kolejni nagrodzeni. Pan Marcin Świtała. Pana Marcina zapraszamy w towarzystwie narzeczonej, pani Klaudii Hatys. Pan Marcin Świtała prowadzi z powodzeniem w Knapówce w województwie świętokrzyskim przejęte w 2016 roku po rodzicach ponad 22-hektarowe, dobrze zmechanizowane, wielokierunkowe gospodarstwo rolne w zakresie towarowej produkcji zwierzęcej, żywiec wołowy oraz roślinnej, jęczmień i pszenica. W gospodarstwie prowadzona jest rachunkowość rolnicza. Jego właściciel skorzystał z pomocy w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników Premia Młody Rolnik. Widzę, że pana Marcina nie ma. W takim razie myślę, że kolejny nagrodzony, kolejni nagrodzeni, państwo Beata i Rafał Andrzejewscy. Państwo Andrzejewscy prowadzą od 2002 roku w Strzelcach Małych w województwie wielkopolskim wielokierunkowe zmechanizowane gospodarstwo rolne zajmujące się produkcją zwierzęcą opartą na hodowli bydła mlecznego, żywca wołowego i wieprzowego oraz produkcją roślinną opartą na uprawie głównie buraków cukrowych, jęczmienia paszowego i kukurydzy w technologii tradycyjnej przy zastosowaniu tylko niezbędnej chemicznej ochronie roślin. A w 2020 po raz pierwszy zastosowali technologię uprawy pasowej w kukurydzy. Gospodarstwo państwa Andrzejewskich dysponuje dużą stacją wiatrową, która stanowi dodatkowe źródło dochodu. Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym. Szanowni Państwo, obecnie przystępujemy do uhonorowania laureatów krajowych Agroligi 2020 w kategorii firmy. Imienne listy gratulacyjne wręczy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Listy gratulacyjne, puchary oraz dyplomy konkursowe wręczy pełniąca obowiązki dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, pani Małgorzata Gośniowska-Kola. Laureatów po odbiorze nagród prosimy o powrót na swoje miejsce. Szanowni Państwo, zaszczytny tytuł laureata Krajowego Agroligi 2020 w kategorii firmy zdobyły. Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe Roltex, Siedliszcze Spółka z o.o. Nagrody odbiera właściciel firmy, pan Krzysztof Wojewódzki. Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe Roltex, Siedliszcze Spółka z o.o. prowadzi w miejscowości Siedliszcze w województwie lubelskim wielokierunkową działalność handlowo-usługową w 3 oddziałach, adresowaną głównie do mieszkańców powiatu chełmskiego oraz powiatów ościennych. Firma oferuje sprzedaż ciągników oraz maszyn rolniczych m.in. na potrzeby projektów unijnych SPROW. Części zamiennych do ciągników i maszyn rolniczych, pojazdów samochodowych, skuterów i motocykli, nawozów mineralnych i środków ochrony roślin, a także olejów, smarów, paliw LPG oraz opon, świadcząc przy tym usługi wulkanizacyjne. Zajmuje się także serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym ciągników, maszyn rolniczych, motocykli i skuterów oraz ogumienia. Serdecznie gratulujemy.
Kolejnym nagrodzonym jest Leda Ser Leszek Jakimowicz. Nagrody odbierają właściciele firmy Państwo Danuta i Leszek Jakimowicz. W ofercie rodzinnej firmy Leda Ser Leszek Jakimowicz, założonej w 2013 roku w Wólce Krowieckiej w województwie podkarpackim, znajdują się m.in. sery wędzone, sery białe z czarnuszką, czosnkiem, papryką oraz ziołowe, a także makaron serowy. Wyroby produkowane są w oparciu o mleko z własnego gospodarstwa, cieszące się uznaniem konsumentów i wielokrotnie nagradzane w konkursach branżowych i targowych. Gratulujemy i kolejni nagrodzeni, a jest nią firma handlowo-usługowa Nowpol Leszek i Grażyna Nowak, spółka jawna. Nagrody odbierają właściciele firmy Państwo Grażyna i Leszek Nowak. Firma handlowo-usługowa Nowpol z siedzibą w Żelisławicach, województwo śląskie, od 1992 roku zajmuje się skupem zwierząt rzeźnych, ich ubojem oraz sprzedażą mięsa wołowego. Odbiorcami mięsa wołowego cenionego za walory smakowe i estetyczne są zarówno odbiorcy krajowi, czyli tu sklepy, hurtownie i zakłady przetwórcze, jak i zagraniczni. Zakład wyposażony w urządzenia i maszyny nowej generacji spełnia wszystkie wymogi weterynaryjne. Posiada wdrożony system bezpieczeństwa żywności HACCP oraz przestrzega norm środowiskowych. Firma jest laureatem wielu nagród za osiągnięcie wysokiego standardu produkcji zgodnej z wymogami Unii Europejskiej. Kolejny nagrodzony to Zajazd Tusinek Grzegorz Winiarek. Nagrody odbierają założyciel firmy pan Grzegorz Winiarek wraz z synem Tomaszem oraz panią Agatą Napiórkowską, menadżerką firmy. Zajazd Tusinek to firma rodzinna w Rozogach w województwie warmińsko-mazurskim, w skład której wchodzą restauracja, w której serwowane są tradycyjne regionalne potrawy, a produkty pochodzą bezpośrednio z własnego gospodarstwa rolnego, sklep farmerski, w którym można zakupić produkty wytwarzane przetwórni mleka koziego i krowiego oraz hotel powstały ze zmodernizowanych starych budynków gospodarskich, gdzie zorganizowano komfortowe pokoje dla gości oraz sale, w których odbywają się zajęcia dla zagród edukacyjnych. Na areale 39 hektarów hodowane jest bydło rasy Jersey, kozy, kury, pawie, bażanty, indyki, perliczki oraz koniki polskie. Kolejny nagrodzony to Rolpol spółka ZOO. Nagrody odbiera przedstawicielka firmy pani Ilona Lechowska-Żeleźniak. Firma Rolpol z miejscowości Łęczyna w województwie zachodniopomorskim, założona w 1993 roku na bazie byłego PGR-u i kierowana przez Bogdana Rataja. To wyspecjalizowana i dynamicznie rozwijająca się firma, która na 1700 hektarach w technologii bezorkowej i tradycyjnej zajmuje się produkcją kwalifikowanego materiału siewnego, zbóż jarych i ozimych, rzepaku oraz w płodozmianie buraka cukrowego i łubinu. Posiada dużą bazę magazynową, nowoczesną linię do suszenia i sortowania nasion oraz nowoczesny park maszynowy. Swoje płody sprzedaje w obrocie krajowym i zagranicznym, głównie do Niemiec, Austrii oraz Włoch. Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym. Szanowni Państwo, przystępujemy do uhonorowania wicemistrzów krajowych Agroligi 2020 w kategorii rolnicy. Imienne listy gratulacyjne wręczy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pan Andrzej Duda. Listy gratulacyjne wręczy pełniąca obowiązki dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa pani Małgorzata Gośniowska-Kola. Puchary i dyplomy konkursowe wręczy prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pani Halina Szymańska. Laureatów po odbiorze nagród prosimy o powrót na swoje miejsce. Szanowni Państwo, zaszczytny tytuł wicemistrza krajowego Agroligi 2020 w kategorii rolnicy otrzymali Państwo Maria i Jarosław Janowscy z córką. Państwo Janowscy prowadzą od 1998 roku w Murczynie w województwie kujawsko-pomorskim 120-hektarowe gospodarstwo rolne specjalizujące się w produkcji trzody chlewnej w cyklu zamkniętym.
Na stanie mają 170 macior, a roczna produkcja to około 3200 tuczników. Hodowla odbywa się w nowych i zmodernizowanych budynkach inwentarskich zapewniających dobrostan zwierząt. Gospodarstwo posiada także budynek sanitarny, gdzie izolowane są chore zwierzęta. Wyposażone jest również w płytę gnojową i zbiorniki na gnojowice, spełniające wszystkie wymogi ochrony środowiska. Pasze stosowane w żywieniu zwierząt pochodzą z większości z własnego gospodarstwa. Całość produkcji żywca odbiera Zakład Przemysłu Mięsnego MP Ławniczak z Janowca Wielkopolskiego. Serdecznie gratulujemy. Kolejnym nagrodzonym jest, a raczej są, państwo Kordula i Andrzej Kuźmicz. Państwo Kuźmicz prowadzą w Starym Uścimowie w województwie lubelskim 20-hektarowe gospodarstwo specjalizujące się w chowie indyków. Rotacja roczna to około 72 tysięcy sztuk na ubój. W gospodarstwie znajdują się 4 obiekty produkcyjne, kompletnie zmechanizowane, w których chów indyków na mięso rozpoczyna się od jednodniowego pisklaka do postaci dorosłej, czyli 15 tygodnia indyczka lub 20-21-tygodniowego indora. W gospodarstwie zostało wybrukowane podwórko z dojazdami do obiektów hodowlanych. Zwraca też uwagę ogólna estetyka całego obejścia, łącznie z domostwem. Państwo Kuźmicz, prócz nagród regulaminowych, otrzymają także specjalną nagrodę z rąk prezes KRUS za szczególną dbałość o bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie i jego estetykę. Kolejni nagrodzeni to państwo Felicja i Dariusz Stachowscy. Państwo Stachowscy prowadzą w Łanach Wielkich w województwie śląskim gospodarstwo, które zajmuje się hodowlą i chowem trzody chlewnej ze szczególnym uwzględnieniem produkcji prosiąt. Obsada zwierząt w 2020 roku wyniosła niemal 1000 sztuk. Gospodarstwo posiada nowoczesną chlewnię dla loch i prosiąt w systemie bezściołowym z automatycznym i indywidualnym zadawaniem pasz. Z kolei tuczarnia na głębokiej ściółce posiada 400 stanowisk. Uprawiane zboże jest przeznaczane na produkcję pasz własnej dla zwierząt. W gospodarstwie odbywają się praktyki uczniowskie i studenckie z zakresu hodowli trzody chlewnej. Kolejni nagrodzeni to państwo Anna i Witold Ryckowscy. Państwo Ryckowscy prowadzą w miejscowości Tychowo w województwie zachodniopomorskim 197-hektarowe gospodarstwo ukierunkowane na produkcję jaj konsumpcyjnych od 18 tysięcy kur. Roczna produkcja to 6 milionów sztuk oraz na produkcję zbóż i rzepaku. Nowoczesny kurnik z pełnym wyposażeniem jest sterowany komputerowo. Silosy na zboże sięgają 700 ton, zaś instalacja fotowoltaiczna zapewnia ogrzewanie gospodarstwa i domu. Gospodarstwo jest w pełni zmechanizowane. Został w nim również utworzony punkt sprzedaży własnych płodów rolnych, czyli jaj, ziemniaków i miodu. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym. Szanowni Państwo, nadszedł czas na uhonorowanie wicemistrzów krajowych Agroligi 2020 w kategorii firmy. Imienne listy gratulacyjne wręczy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pan Andrzej Duda. Listy gratulacyjne, puchary oraz dyplomy konkursowe wręczy PO dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa pani Małgorzata Gośniowska-Kola. Laureatów po odbiorze nagrody prosimy o powrót na swoje miejsce. Szanowni Państwo, zaszczytny tytuł wicemistrza krajowego Agroligi 2020 w kategorii firmy zdobyły firma Darwid Dariusz Konarski. Nagrody odbierają pan Dariusz Konarski wraz z ojcem Witoldem. Firma Darwid z siedzibą w Marcinowicach w województwie dolnośląskim specjalizuje się od 2013 roku w produkcji naturalnych wyrobów wędliniarskich.
kontynuując ponad 50-letnie tradycje rodzinne. Dzięki skorzystaniu z dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2020 roku został oddany do użytku nowoczesny zakład zatrudniający 27 pracowników. Aktualnie Darwid ma w swojej ofercie 32 produkty, wielokrotnie nagradzane i wyróżniane w branżowych konkursach, przy wytwarzaniu których nie stosuje się sztucznych konserwantów, a wykorzystuje jedynie naturalne procesy jak solenie, suszenie i pasteryzację. Kolejnym nagrodzonym jest Gospodarstwo Rybackie Pstrąg Ojcowski Magdalena Węgiel. Nagrodę odbiera współwłaścicielka firmy pani Agnieszka Sendor z panem Michałem Gołaczewskim. Gospodarstwo Rybackie Pstrąg Ojcowski znajduje się w Ojcowie w województwie małopolskim. Powstało w 2014 roku na bazie przejętych przez Magdalenę Węgiel i jej córkę Agnieszkę Sendor nieużywanych stawów mających tradycję jeszcze w latach 30. XX wieku. W ciągu kilku lat w 7 stawach przywrócono hodowlę pstrąga potokowego. Obecnie gospodarstwo dysponuje pełnym zapleczem technicznym i jest jednym z nielicznych w Europie prowadzących hodowlę pstrągów w sposób naturalny. Posiada też zaplecze gastronomiczne do przygotowywania potraw. Pstrąg ojcowski jest produktem tradycyjnym z Małopolski, zaś firma należy do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Kolejni nagrodzeni to przedsiębiorstwo Rolmech Spółka z o.o. Nagrody w imieniu firmy odbierają właściciele firmy, państwo Barbara i Jan Różańscy wraz z synem Piotrem. Przedsiębiorstwo Rolmech z siedzibą w Płońsku w województwie mazowieckim zostało założone w 1989 roku jako spółka rodzinna i od tej pory funkcjonuje nieprzerwanie na rynku lokalnym, prowadząc w 6 punktach działalność w zakresie sprzedaży ciągników, maszyn rolniczych oraz komunalnych, a także części zamiennych do nich. Wykorzystuje także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny swoich produktów. Na zlecenie rolników opracowuje biznesplany oraz pomaga w uzyskaniu kredytów na zakup sprzętu. Zatrudnia 60 wysoko wykwalifikowanych pracowników i bierze udział w wielu targach krajowych oraz regionalnych wystawach rolniczych, otrzymując na nich liczne nagrody i wyróżnienia. Kolejna nagrodzona firma to firma Namysłu Land Technik. Nagrody odbierają właściciele firmy, państwo Barbara i Alfred Namysło. Firma Namysłu Land Technik z Wiastowicach w województwie opolskim, założona w 1996 roku i zatrudniająca 10 osób, zajmuje się sprzedażą nowych i używanych maszyn rolniczych oraz części zamiennych do nich, w tym nietypowych i trudno dostępnych, oraz oferuje pełen serwis maszyn i urządzeń rolniczych. W tym zakresie współpracuje z renomowanymi producentami krajowymi i zagranicznymi. Świadczy też szeroki zakres usług polowych, transportowych i robót ziemnych. Gratulujemy. Kolejni nagrodzeni to agrotechnik Wojciech Dzięgielewski. Nagrodę odbierają właściciele firmy, państwo Elżbieta i Wojciech Dzięgielewscy wraz z córkami Julią i Mają. Agrotechnik to rodzinna firma założona w 1997 roku w Tafiłach w województwie podlaskim. Zajmuje się kompleksową obsługą branży rolniczej w zakresie sprzedaży i serwisu maszyn oraz urządzeń technicznych. Współpracuje z najlepszymi producentami sprzętu rolniczego na świecie. Firma stale dopasowuje się do potrzeb nowoczesnego rolnictwa na świecie oraz do zmieniających się warunków rynkowych. Dzięki profesjonalnemu podejściu w zakresie procesu sprzedaży cieszy się opinią uczciwego i solidnego komisu maszyn rolniczych. Przy zakupie nowej maszyny firma proponuje klientom korzystne warunki odkupu używanego sprzętu w ramach rozliczenia. Jej roczne obroty sięgają powyżej 100 milionów złotych. Gratulujemy. I kolejni nagrodzeni, a jest nią Marboj Ubój Trzody i Bydła, przetwórstwo mięsa Marek Suliga.
Nagrodę odbiera właściciel firmy Marek Suliga wraz z córką Agatą. Firma Marboy została założona w 1994 roku w Nieznanowicach w województwie świętokrzyskim. Swoją działalność zaczynała od skupu bydła, by już rok później w nowo wybudowanej ubojni rozpocząć ubój trzody i bydła. W 2000 roku została zakupiona i zmodernizowana masarnia, w której wytworzono mięso porcjowane, wędliny i wędzonki. Aktualnie zakład spełnia normy weterynaryjne oraz standardy HACCP i zatrudnia 25 osób. Gratulujemy. Szanowni Państwo, nadszedł czas na uhonorowanie pierwszych wicemistrzów krajowych Agroligi 2020 w kategorii rolnicy. Imienne listy gratulacyjne wręczy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Listy gratulacyjne wręczy pełniąca obowiązki dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, pani Małgorzata Gośniowska-Kola. Puchary i dyplomy konkursowe wręczy prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pani Halina Szymańska. Laureatów po odbiorze nagród prosimy o powrót na swoje miejsce. Szanowni Państwo, na zaszczytny tytuł pierwszego wicemistrza krajowego zasłużyły dwa gospodarstwa rolne. Gospodarstwo państwa Urszuli i Włodzimierza Berezińskich. Nagrodę odbiera pan Włodzimierz Bereziński z synem Michałem. Gospodarstwo państwa Berezińskich w Tuszynku Majorackim w województwie łódzkim prowadzone jest na wysokim poziomie agrotechnicznym w oparciu o nowoczesne technologie. To 70-hektarowe gospodarstwo ogrodnicze specjalizujące się w uprawie roślin sadowniczych i ozdobnych. Jest dobrze wyposażone w specjalistyczny sprzęt. Posiada m.in. nowoczesne chłodnie o pojemności 600 ton, w tym 400-tonowe przystosowane do przechowywania w kontrolowanej atmosferze. W prowadzonej produkcji jabłek gospodarstwo osiąga plony 60-70 ton z hektara. Pan Włodzimierz Bereziński zarządza także dwoma innymi gospodarstwami specjalizującymi się m.in. w produkcji ekologicznej aronii i porzeczki czarnej. 61-hektarowe województwo zachodniopomorskim oraz 198-hektarowe w województwie lubuskim. Drugie z nagrodzonych gospodarstw należy do państwa Małgorzaty i Dariusza Pucer. Państwo Pucer odbierają nagrodę wraz z Emilią. Państwo Pucer prowadzą w miejscowości Pastwiska w województwie warmińsko-mazurskim gospodarstwo pszczelarskie składające się z 800 uli, z czego 300 prowadzonych jest certyfikowanymi metodami ekologicznymi. Roczne zbiory miodu wynoszą około 40 ton. Dzięki wysokiej produkcji stworzyli oni stabilną markę miodów Pasieka Pucer, które zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia na prestiżowych targach w Polsce i za granicą. O wysokiej jakości miodów świadczy przynależność do sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmia, Mazury i Powiśle. Państwo Pucer jako pasjonaci ekologii na swoich gruntach prowadzą uprawy certyfikowanymi metodami ekologicznymi, a dzięki pozyskaniu funduszy unijnych założyli sad jabłoniowy, który również prowadzony jest metodami ekologicznymi. Ich gospodarstwo uczestniczy w Krajowej Sieci Zagród Edukacyjnych, szerząc wiedzę wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Szanowni Państwo, nadszedł czas na uhonorowanie pierwszego wicemistrza krajowego Agroligi 2020 w kategorii firmy. Imienny list gratulacyjny wręczy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. List gratulacyjny, puchar oraz dyplom konkursowy wręczy PO dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, pani Małgorzata Gośniowska-Kola. Laureatów po odbiorze nagrody prosimy o powrót na swoje miejsce. Szanowni Państwo, zaszczytny tytuł pierwszego wicemistrza krajowego Agroligi 2020 w kategorii firmy przyznano Biogazowni Rypin spółka z o.o. Nagrodę odbierają współzałożyciele biogazowni. Rolnicy, pani Hanna Grochowiecka i pan Ryszard Błaszkiewicz, prezes firmy, pan Rafał Zglinicki oraz starosta rypiński, pan Jarosław Sochacki. Biogazownia Rypin działa od 2013 roku na terenie Staro-Rypina prywatnego w województwie kujawsko-pomorskim na powierzchni 5 hektarów i jest jedną z 97 instalacji tego typu na terenie kraju.
Jej udziałowcami stali się rolnicy zgrupowani w spółdzielczej grupie producentów trzody chlewnej, rolnicy skupieni wokół spółki Wiatrak, a także spółdzielnia Samopomoc Chłopska oraz osoby prywatne. Biogazownia wytwarza wysokoenergetyczny biogaz w procesie beztlenowej fermentacji biomasy składającej się z surowców pochodzenia roślinnego, m.in. osadków z kukurydzy oraz szerokiej gamy odpadów przemysłu rolno-spożywczego. Wytworzony biogaz doprowadzany jest do dwóch jednostek kogeneracyjnych jako paliwo do produkcji energii elektrycznej oraz energii cieplnej. Szanowni Państwo, przed nami wielki finał, czyli wręczenie nagród mistrzom krajowym Agroligi 2020. Przed nami pierwsza kategoria – rolnicy. Imienne listy gratulacyjne wręczy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Puchary i imienne listy gratulacyjne wręczy pełniąca obowiązki dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, pani Małgorzata Gośniowska-Kola. Voucher na tygodniowy turnus rehabilitacyjny w centrach rehabilitacji KRUS w Kołobrzegu i Świnoujściu wręczy prezes KRUS, pani Aleksandra Hadzik. Oraz specjalny upominek od mistrzów krajowych Agroligi 2019, pana Cezarego Kosińskiego i pana Zygmunta Stromskiego. Laureatów po odbiorze nagród prosimy tradycyjnie o powrót na swoje miejsce. Szanowni Państwo, kapituła konkursowa złożona z mistrzów krajowych Agroligi w kategorii rolnicy ostatnich 5 edycji pod przewodnictwem pana Wojciecha Pysiaka, mistrza krajowego Agroligi 2008, zdecydowała o przyznaniu prestiżowego tytułu mistrza krajowego Agroligi 2020 w kategorii rolnicy dwóm gospodarstwom rolnym. Pierwszym z nich jest gospodarstwo państwa Moniki i Piotra Wójcików. Państwo Wójcikowie odbierają nagrodę z córką Kamilą. Państwo Wójcikowie prowadzą w Osuchowie w województwie mazowieckim nowoczesne gospodarstwo szkółkarskie i sadownicze Green Park. Sad jabłoniowy zajmuje 7 hektarów. Roczna produkcja to 400 tysięcy ton jabłek. Pozostały zaś areał, 33 hektary, to szkółka drzew i krzewów, w tym prawie 2 hektary pod tutaj. Gospodarstwo produkuje rocznie 1 400 tysięcy roślin w multiplatach, 800 tysięcy roślin w doniczkach P9 oraz 200 tysięcy w doniczkach 2-3-litrowych. Z gruntu z cyklu 2-3-letnim trafia do sprzedaży 1 100 tysięcy drzew i krzewów ozdobnych. Drugim zdobywcą tytułu mistrza krajowego Agroligi 2020 jest gospodarstwo prowadzone przez dwupokoleniową rodzinę. Państwa Małgorzata i Dariusza Zarębów oraz państwa Natalię i Damiana Zarębów. Gospodarstwo państwa Zarębów w miejscowości Jastrząbka Mała w województwie podlaskim zajmuje powierzchnię 290 hektarów, w tym 180 hektarów własnych i specjalizuje się w produkcji mleka. W gospodarstwie w nowoczesnych oborach, w których znajdują się m.in. dojarnia karuzelowa, utrzymywanych jest 590 krów mlecznych oraz młodzież i cielęta, razem 900 sztuk. Obecna wydajność to 10 140 litrów mleka od sztuki. Dzienna sprzedaż do mleczarni to 14,5 tysiąca litrów. Gospodarze dążą do optymalnego stanu 600 krów mlecznych, a z młodzieżą do 1000 sztuk zwierząt w gospodarstwie. Gdy to osiągną, produkcja roczna wzrośnie do powyżej 6 milionów sztuk mleka. 6 milionów litrów mleka. W gospodarstwie uzyskuje się także bardzo wysokie plony kukurydzy, zielonek i zbóż, które wystarczają na wykarmienie stada bydła i gromadzenie zapasów. Brawa. Gratulujemy. Szanowni Państwo, teraz poznamy mistrzów krajowych Agroligi 2020 w kategorii firmy. Imienny list gratulacyjny wręczy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda.
Listy gratulacyjne, puchar oraz dyplomy konkursowe wręczy PO dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa pani Małgorzata Gośniowska-Kola. Kapituła konkursowa złożona z mistrzów krajowych Agroligi ostatnich 5 edycji pod przewodnictwem pana Andrzeja Remisiewicza, mistrza Krajowego Agroligi 2011, zdecydowała ten prestiżowy tytuł przyznać Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego Grot J. Grot Spółka Jawna. Nagrody odbierają dyrektorzy i współwłaściciele firmy, bracia Dawid i Dominik Grot. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Grot w Starowej Górze w województwie łódzkim został założony przez pana Józefa Grota w 1990 roku na obrzeżach aglomeracji łódzkiej. Wytwarza on szeroką paletę produktów w myśl zasady clean label, czyli z jak najmniejszą ilością dodatków funkcjonalnych w wyrobach firmowych. Marka Grot to przede wszystkim produkty tradycyjne wytwarzane w oparciu o najwyższej jakości mięso, przyprawy naturalne i wyłącznie polskie surowce. W ofercie firmy w stałej sprzedaży jest obecnie około 250 produktów, z czego największą dumą firmy jest linia produktów premium, beczka grotowska. Nowoczesny obiekt produkujący spełnia wszelkie wymogi technologiczne i sanitarne Unii Europejskiej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, oddany został do użytku Zakład Produkcji Żywności Wygodnej, który wypuszcza na rynek dania gotowe pod nazwą Kuchnia Grota, cieszące się uznaniem u konsumentów. Firma posiada sieć własnych delikatesów mięsnych, firmowych i franczyzowych, w których oferta została wzbogacona o pieczywo i nabiał od regionalnych dostawców. Grot sponsoruje wiele dyscyplin sportowych, jest m.in. sponsorem tytularnym ekstraklasowej drużyny siatkarek Grot Budowlani Łódź. Firma otrzymuje również specjalny upominek od mistrza krajowego Agroligi 2019 spółdzielni mleczarskiej Spomlek w Radzyniu Podlaskim z rąk dyrektor do spraw skupu pani Agnieszki Kameli. Gratulujemy. Szanowni Państwo, laury zostały rozdane. Jeszcze raz gratulujemy wszystkim laureatom Agroligi 2020. Szanowni Państwo, o zabranie głosu poproszę prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę. Szanowne panie i panowie ministrowie, szanowny panie prezes, szanowni państwo prezesi, wszyscy dostojni przybyli goście, szanowni państwo dyrektorzy, ale przede wszystkim drodzy, wspaniali laureaci, wicemistrzowie i mistrzowie tego wielkiego konkursu Agroligi 2020. Konkursu, który muszę Państwu powiedzieć, że z Agatą niezwykle lubimy i zawsze jestem ogromnie dumny też jako ten, który jest głową polskiego państwa z tego, że mamy w Polsce i jesteśmy w stanie wyłonić co roku w wyniku bardzo szczegółowych, niezwykle sprawiedliwych eliminacji, poczynając od szczebla wojewódzkiego poprzez ten szczebel krajowy, tych, którzy rzeczywiście radzą sobie najlepiej i tych, którzy, co podkreślałem, wręczając Państwu te laury, są przykładem dla innych, bo to jest niezwykle ważne. To jest dla mnie ogromnie istotne. Wszyscy Państwo przyczyniacie się do budowy potencjału polskiego rolnictwa. Czynicie polskie rolnictwo nowocześniejszym. Czy to w znaczeniu samej uprawy roli, produkcji rolnej, czy w znaczeniu przetwórstwa, czy w znaczeniu zaopatrywania rolnictwa w potrzebne mu artykuły. Na tym szeroko pojętym rynku rolnym działając, budujecie Państwo potencjał polskiego rolnictwa, pokazujecie innym, że można, jesteście dla nich wzorcem, a co najważniejsze dla mnie, przyczyniacie się w walny sposób w związku z tym do zapewnienia Polakom bezpieczeństwa żywnościowego. Zawsze to z całą mocą podkreślam. Polskie rolnictwo jest niezwykle ważną częścią naszej gospodarki, powiedziałbym,
absolutnym jej fundamentem z uwagi na to, że niezwykle istotną część bezpieczeństwa krajowego właśnie ono zabezpiecza. Bezpieczeństwo żywnościowe. Nie zdawać sobie sprawy z tego, co to znaczy, może tylko ktoś, kto nigdy nie odczuwał głodu i ktoś, kto nigdy tego głodu nie widział. Ktoś, kto nigdy nie widział i nie był w sytuacji, że zabrakło jedzenia. W Polsce nie ma takiej sytuacji i w sklepach nie brakuje żywności już w tej chwili od ponad 30 lat. To jest wielka, ogromna państwa zasługa, że większość tej żywności, którą można w polskich sklepach nabyć na terenie całego naszego kraju, to jest żywność produkowana u nas. Powiem więcej. Duża część żywności, którą można nabyć na całym świecie, to jest żywność pochodząca z naszego kraju. U nas wyprodukowana. To są nasze polskie płody rolne, to są efekty naszej polskiej hodowli, to są efekty ciężkiej pracy, trudu, potu, wysiłku i fizycznego, i intelektualnego polskiego rolnika, tego, kto bierze na siebie odpowiedzialność za tą bezpośrednią pracę na roli, za tą bezpośrednią pracę przy chowie trzody, przy opiece nad bydłem. To jest Państwa ogromna zasługa dla Rzeczypospolitej i chciałbym, żebyście tak Państwo postrzegali, bo uważam, że tak właśnie powinno być. Tą swoją obecność w Pałacu Prezydenckim i to, że gala Agroligi, ktoś powie, jednego z wielu konkursów, być może, odbywa się właśnie tutaj, w Pałacu Prezydenckim, z udziałem głowy państwa, z udziałem najważniejszych w państwie osób, dlatego, że polskie rolnictwo na to zasługuje. Tak samo jak zasługuje na podkreślenie wartość i zasługi, jakie najlepsi wśród najlepszych kładą po to, by to rolnictwo nasze się rozwijało, po to, by mogło w jeszcze większym stopniu zapewniać, tak jak powiedziałem, bezpieczeństwo żywnościowe nam, ale także rozwijać Polskę, bogacić nasze państwo, bo dzisiaj produkty polskiego rolnictwa są naszą wielką siłą eksportową i stają się z roku na rok coraz większą. Dziękuję Państwu za to z całego serca. Wiem, jak wiele trudu i jak wiele troski jest związanych z codziennym Państwa wysiłkiem. Jak wiele jest w nim ryzyka, chociażby związanego z siłami przyrody, które przychodzą, niszczą w ciągu paru minut, potrafią zniweczyć trud całego roku. Tak to jest. Rolnictwo związane jest z wielkim ryzykiem związanym z siłami natury. Z jednej strony jest wystawione na istotne wahania rynkowe. Jest w nim bardzo wiele ryzyk. Tym bardziej dziękuję za to, że Państwo podejmujecie się tego życiowego zadania, bo dla wszystkich Państwa to jest życiowe zadanie. Z jednej strony, a z drugiej strony, że jesteście w tym najlepsi. I to jest rzeczywiście coś, co absolutnie zasługuje na wielki szacunek. Ogromnie Państwu za to dziękuję, tak samo jak ogromnie dziękuję wojewódzkim ośrodkom doradztwa rolniczego, które pracowały przy tym konkursie i których komisje konkursowe na pewno się natrudziły, wybierając tych najlepszych, bo konkurencja wśród Państwa jest wielka i wspaniałych rolników w Polsce jest bardzo wielu. I wybrać tych najlepszych, najbardziej wartościowych, tych właśnie będących zarazem najlepszym przykładem dla innych, na pewno jest ogromnie, ogromnie trudno. Dziękuję Stowarzyszeniu Agrobiznes Klub, organizatorowi Agroligi, dziękuję redakcji audycji rolnych programu pierwszego Telewizji Polskiej za to, że również jest współtwórcą i współprowadzącym ten konkurs, a także, że wspiera transmitowanie tych wszystkich wydarzeń ważnych, które są związane z polskim rolnictwem i na co dzień prowadzi także te audycje, które służą informowaniu o sytuacji w polskim rolnictwie, które służą także doradztwu rolniczemu. Dziękuję paniom prezes za to, że są i uczestniczą tutaj w tej uroczystości, pokazując zarazem, że prowadzone przez nie agencje i ośrodki z pieczołowitością podchodzą do sprawy dbałości o polskie rolnictwo i wspierania polskiego rolnictwa pod każdym względem.
Jeszcze raz serdecznie gratuluję wszystkim laureatom, wicemistrzom i mistrzom tegorocznym. Dziękuję za przybycie mistrzom z poprzednich lat i wicemistrzom i laureatom, wszystkim Państwu, którzy przybyliście do Pałacu Prezydenckiego dzisiaj na tą bardzo ważną dla nas uroczystość. Dziękuję z całego serca, a przede wszystkim życzę wszelkiego powodzenia, życzę dobrego roku, dobrego roku 2021, żeby był do końca dla Państwa, aż do momentu, kiedy zamkniecie sezon rokiem dobrym i we wszystkich aspektach sprzyjającym. Wiemy doskonale, że te ostatnie lata były trudne. Znowu mamy dzisiaj galę Agroligi w maseczkach, tak jak i było to już wcześniej, ale mam nadzieję, że ostatni raz, że żegnamy się już z pandemią koronawirusa. Dziękuję, że Państwo jakoś przetrwaliście te trudne czasy, że daliście radę. Trudności były wszędzie, były trudności w zbycie, były trudności w znalezieniu klientów. W każdym aspekcie tych trudności było mnóstwo, już nie wspomnę o takich trudnościach, które były związane po prostu z chorobą. Jeszcze raz Państwu dziękuję. Życzę zdrowia, życzę sił, życzę optymizmu, życzę woli tego, aby osiągać kolejne sukcesy. Szczęść Boże wszystkim polskim rolnikom. Dziękuję Panie Prezydencie. A teraz o zabranie głosu w imieniu wszystkich nagrodzonych proszę Panią Monikę Wójcik, mistrzynię krajową Agroligi 2020 w kategorii rolnicy. Szanowny Panie Prezydencie, Szanowna Pierwsza Damo, Szanowne Panie, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pełniąca obowiązki Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dostojni goście gali Agroligi. W imieniu wszystkich laureatów ogólnopolskiego konkursu Agroliga 2020 pragnę serdecznie podziękować Panu Prezydentowi za miłe słowa skierowane do nas rolników, za docenienie naszej pracy, za wsparcie, jakiego udziela Pan polskiej wsi, rolnictwu i agrobiznesowi. Dziękujemy także Panu Prezydentowi za tradycyjny honorowy patronat nad galą Agroligi i za zaproszenie nas do tak szczególnego miejsca, jakim jest Pałac Prezydencki. Jest to dla nas ogromny zaszczyt i wyróżnienie, że możemy być gośćmi Pana Prezydenta i Pierwszej Damy. Dziękujemy również Panu Prezydentowi za powołanie Rady do spraw rolnictwa i obszarów wiejskich, której przewodniczy Pan Jan Krzysztof Ardanowski. Pragniemy podziękować także Panu Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorzowi Puda za wsparcie, jakiego udziela polskiej wsi, aby nasze rolnictwo jeszcze mocniej się rozwijało i było doceniane na całym świecie. Dziękujemy centralnym instytucjom działającym na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa, Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Słowa podziękowania kierujemy także do wszystkich organizatorów gali Agroligi na szczeblu wojewódzkim, ośrodkom doradztwa rolniczego oraz na szczeblu centralnym, redakcji audycji rolnych programu pierwszego Telewizji Polskiej oraz Stowarzyszeniu Agrobiznes Klub za konsekwentne prezentowanie poprzez konkurs rozwoju polskiego rolnictwa i agrobiznesu oraz pokazywanie piękna polskiej wsi. Dziękujemy za dostrzeżenie naszych działań w gospodarstwach i agrofirmach przez komisje konkursowe
oraz za zwizytowanie naszych gospodarstw. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji gali w dniu dzisiejszym. W szczególny sposób dziękujemy naszym rodzinom, bliskim, znajomym, naszym współpracownikom za okazane wsparcie i życzliwość. Docenienie nas w tak prestiżowym konkursie, jakim od lat jest Agroliga, jest dla nas wszystkich wielką satysfakcją i uwieńczeniem naszej ciężkiej pracy, ale również motywacją do dalszego działania i rozwoju dla dobra Polski i Polaków. Jesteśmy dumni, że żyjemy w kraju, w którym rolnictwo może coraz bardziej się rozwijać i stawać się coraz bardziej konkurencyjne na rynkach światowych pomimo obostrzeń pandemicznych. Na koniec pragnę pogratulować wszystkim laureatom Agroligi 2020 tak znaczącego sukcesu i życzyć dalszego rozwoju, abyśmy dzięki naszej wytrwałej pracy przy wsparciu władz lokalnych i centralnych stale unowocześniali polską wieś, budując markę polskiej, zdrowej i smacznej żywności na rynkach międzynarodowych. Szczęść Boże wszystkim. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, na tym kończymy oficjalną część uroczystości. Wszystkim Państwu zaś dziękuję za udział w tym szczególnym wydarzeniu. Parę prezydencką zapraszam do odwiedzenia stoisk przygotowanych przez laureatów konkursu Agroliga.